Po tygodniu, w którym docierały nas odgłosy niepokojących wydarzeń ze świata, z Europy i z samej Polski, znowu spotykamy się na nabożeństwie, aby podziękować naszemu Stwórcy za wszystkie otrzymane błogosławieństwa i doświadczyć pokoju i radości Dnia Sobotniego. Witam Was wszystkich w polskim kościele w Dandenong i życzę Wam przeżycia błogosławionego czasu we wspólnym chwaleniu naszego Boga. Rozpoczynając nasze nabożeństwo, śpiewajmy hymn ku Jego czci i chwale Królowi wznieś pieśń. Jest to numer 53 w śpiewniku. Dzisiaj w śpiewie będzie nas prowadzić siostra Jola Mierczarek, a za fortepianem będzie nasz pastor Roman Chalupka. Czytam wybrane teksty z psalmu 103. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On więzi Cię łaską i litością. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił nas od nas występki nasze. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław, dusza moja Panu. Skłonmy czoła do modlitwy. Nasz wiekuisty Ojcze i Panie, który w niebie mieszkasz, w tym sobotnim poranku przychodzimy przed Twoje oblicze, aby podziękować Ci za wszystkie dary i błogosławieństwa, które otrzymaliśmy w tym tygodniu z Twojej ręki. Dziękujemy Ci za ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest gwarantem naszego zbawienia i dzięki któremu mamy przebaczenie grzechów. Dziękujemy Ci, że przedłużyłeś nam czas łaski. Również za to, że możemy liczyć na Twoją opiekę i ochronę w tym bardzo szczególnym czasie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla smutnych, strapionych, cierpiących w chorobie, załamanych. Prosimy o pociechę dla pogrążonych w żałobie po stracie swoich bliskich. Prosimy też o błogosławieństwo dla tego nabożeństwa i dla grupy ludzi służących swoimi zdolnościami w jego przygotowaniu.
Za wszystko tak oddajemy Ci hołd i cześć w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dwa ogłoszenia. Istnieje, pierwsze dotyczy składania darów. Istnieje kilka opcji, kilka możliwości złożenia darów Szkoły Sobotniej oraz darów, które są przeznaczone na wybrane cele konferencyjne. Wszystkie detale znajdziecie w biuletynie zborowym. Dary Szkoły Sobotniej są w pełni przeznaczone na cele misyjne, a dzisiejsze dary zasilą budżet naszego zboru. Chcę Wam za to serdecznie podziękować. W tej chwili zapraszam do sprawozdania z pól misyjnych, czyli zapraszam do obejrzenia tak zwanego Mission Spotlight. W 1912 zatonął Titanic. Istanbul był częścią Imperium Otomańskiego, a Kościół Adwentystów wprowadził nowy sposób rozwijania misji. Już pierwsze dary 13 soboty wspierały wczesną pracę misyjną w Indiach. Ponad 100 lat później Adwentyści na całym świecie przyczynili się do setek projektów, począwszy od budowy szkół po wysyłanie łodzi misyjnych. Życie ludzi zostało przemienione dzięki hojnym darom każdego kwartału. Uniwersytet Adwentystów Spice'a w Indiach kilkakrotnie skorzystał z darów 13 soboty. Szkoła ma bogatą historię nauczania i szkolenia uczniów do celów wyższych. Oprócz standardowego programu nauczania, holistyczna edukacja pomaga uczniom rozwijać się akademicko, fizycznie i duchowo. Szanuje się różnorodność, a uczniowie przyjeżdżają z prawie każdego stanu w Indiach, a także z innych krajów. Kampus położony jest w mieście Pune na terenie 60 akrów, z dużą ilością zielonej przestrzeni do odkrywania i znalezienia spokoju od zgiełku dnia codziennego. Wieczorem studenci zbierają się na boisku piłki nożnej, idealnym miejscu na relaks po zajęciach. Dzięki darom 13 soboty uniwersytet był w stanie zbudować kompleks naukowy i obecnie oferuje kilka programów licencjackich i magisterskich w dziedzinie nauk ścisłych. W 1969 roku dary te pomogły w budowie nowych akademików, a kilkadziesiąt lat później kolejnego akademika dla kobiet i domu dla małżeńskich par studentów. Jessica jest studentką Spice'a, która znalazła pocieszenie i schronienie na uniwersytecie. Spice'a jest moją nadzieją, miejscem, gdzie mogę uczyć się o Bogu, dowiedzieć się więcej o Nim i podzielić się tym z moją rodziną. Lubię tutejszych ludzi, są bardzo przyjaźni i pomocni. Podoba mi się także ta okolica. Jest to miejsce duchowe. Nauczyciele starają się stworzyć rodzinną atmosferę w klasach i budować silną więź z uczniami. Tutaj Spice'a nauczyciele są bardzo blisko nas. Sposób, w jaki kochają nas jak własne dzieci. I oczywiście jedzenie tutaj jest inne. Spice'a zapewnia różne rodzaje wyżywienia, których nie możemy dostać na innym uniwersytecie. Nauczyciele dają uczniom możliwość podzielenia się swoimi pomysłami. Są tak otwarci, a ludzie wokół bardzo przyjaźni. Studenci i wykładowcy na Adwentowym Uniwersytecie Spice'a pragną podziękować za wsparcie darów 13 soboty. Dzięki Bożym błogosławieństwom i Waszym wiernym ofiarom, te projekty pomogły tysiącom uczniów otrzymać szkolenie, aby służyć Bogu. Prosimy, módlcie się za ten kampus. Módlcie się, aby Bóg nadal używał Adwentowy Uniwersytet Spice'a do wyższych celów. Dziękujemy za wsparcie darów 13 soboty. Dzisiaj kazaniem ze Słowa Bożego będzie służył pastor Mariusz Majkowski ze zboru Warszawa Centrum. Dziękujemy, że przyjął nasze zaproszenie i dzisiaj wirtualnie zagości wśród nas. Przedtem jednak zaśpiewajmy hymn Czy zbawienny strumień Ci znan. Jest to numer 229.
Czy zbawienny strumień Ci znam, święty strumień Jezusa krwi. Z Jezusowych spływa On ran, czy w Twoim sercu On lśni? Chociaż w sercu mym grzechu noc, chociaż wino ciężka jak głaz, w krwi Jezusa jest wielka moc. Ona leczy mnie z grzechu skaz. Jam tułaczem był w świecie tym i w niewoli grzechu wciąż trwał. Jezus zbawił mnie w krzyżu swym, życie wieczne z łaski mi dał. Chociaż w sercu mym grzechu noc, chociaż wina ciężka jak głaz, w krwi Jezusa jest wielka moc. Ona leczy mnie z grzechu skaz. Jam do Ciebie przyszedł Tyś mój, życiu memu Ty dajesz ton. Jezu mego życia Tyś zdrój, Ciebie pragnę czcić aż po zgon. Chociaż w sercu mym grzechu noc, chociaż wina ciężka jak głaz, w krwi Jezusa jest wielka moc. Ona leczy mnie z grzechu skaz. Ze strumienia tych zbawczych wód czerpie siły ducha co dnia i podziwiam łaski tej cud, czy i Twoje serce go zna. Chociaż w sercu mym grzechu noc, chociaż wina ciężka jak głaz, w krwi Jezusa jest wielka moc. Ona leczy mnie grzechu skaz. Drogie siostry, drodzy bracia, witam was serdecznie. Mówię dzień dobry, ale faktycznie, kiedy nagrywamy to kazanie tutaj w zborze Warszawa Centrum, mamy wieczór, aczkolwiek mamy taki niespokojny wieczór, dlatego że i w Warszawie, i w całej Polsce w tej chwili mamy całą falę protestów kobiet. Mamy też sytuację bardzo skomplikowaną, jeśli chodzi o kwestię koronawirusa. Więc to, co chciałbym was prosić, to przede wszystkim o modlitwę tutaj za nas w Polsce, w Warszawie, o spokój, o to, by nie stało się nic złego, ale też chcemy modlić się tutaj w Polsce za was, dlatego że wiemy, że sytuacja w Australii, ta sanitarna, jest również bardzo, bardzo obecnie skomplikowana. Cieszę się, że mogę być w zborze Dandenong. Jestem po raz pierwszy tutaj u was za pośrednictwem oczywiście tej techniki. Dziękuję pastorowi Romanowi Chalupce za to właśnie zaproszenie. Jest to dla mnie przywilejem przemawiać dzisiaj tutaj w waszym kościele, w waszym zborze. Wiele osób z tego kościoła znam, dlatego że nieraz spotykaliśmy się w niektórych miejscach w Polsce, w Lublinie, w Warszawie, w innych miejscach, ale chciałbym pozdrowić wszystkich wyznawców, wszystkich sympatyków, dzieci, młodzież w waszym zborze. Podzielę się z wami słowem, które w jakiś sposób było dla mnie niedawno ważne. Cała ta sytuacja, jaka jest obecnie w Polsce, sprowokowała mnie do tego, by do pewnej starej historii, sięgnąć starej historii zapisanej na kartach Pisma Świętego.
Nazwałem to kazanie, kiedy je wygłaszałem w Polsce, nazwałem to kazanie „Dzisiaj zjemy Twoje dziecko”. Brzmi bardzo, bardzo okrutnie, prawda? Oczywiście nie chcę nikogo namawiać do tego, abyśmy zjadali swoje dzieci, ale my tak nieraz mówimy w przenośni, prawda? Kiedy jako rodzice, dziadkowie widzimy takiego małego brzdąca, który leży w łóżeczku, jest taki piękny, różowy, uśmiecha się, nachylamy i się mówimy: och, bym ciebie zjadł, och, bym ciebie zjadła, prawda? No, potem jest tak, tak słyszałem bynajmniej, że rodzice, kiedy mają małe dzieci, to mają ochotę je zjeść, a potem, kiedy dzieci dorosną, to ponoć żałują, że właśnie tego wcześniej nie zrobili. To jest oczywiście żart, ale ta historia, o której chcę mówić, jest naprawdę historią przejmującą. I nie chcę absolutnie dzisiaj epatować jakimś okrucieństwem, barbarzyństwem, dlatego, że w biblijnej historii kiedyś właśnie jedna matka powiedziała do drugiej matki, pochylając się nad takim małym właśnie brzdącem, powiedziała: dzisiaj zjemy Twego syna. I jak powiedziały, tak też zrobiły. I ten właśnie chłopczyk nie przeżył swojej, przepraszam za to określenie, najgorętszej kąpieli w garnku. Ugotowały go i zjadły. Powiecie, straszna historia. Ta historia jest na kartach Pisma Świętego. Zaraz będziemy ją tutaj wspólnie czytać. Ale zauważyłem jedną rzecz. Ludzie nieraz gorszą się Biblią, dlatego że spodziewają się, że Biblia reprezentuje, ukazuje jakieś Boże ideały. Powinna być księgą piękna, estetyki, tych najlepszych wzorców moralnych, historii, które w jakiś sposób przemawiają do serca, ale też w Biblii znajdujemy sporo historii podobnych właśnie do tej, gdzie jest sporo okrucieństwa, gdzie jest mowa o wojnach, gdzie jest mowa o różnych tragediach, o tym, jak ludzie sobie nawzajem wyrządzali krzywdę. Jest to dlatego, ponieważ Biblia pokazuje nam tak jakby dwie rzeczywistości, dwie rzeczy. Pokazuje nam, jak powinno wyglądać ludzkie życie, czyli to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, ale z drugiej strony Biblia mówi nam o tym, jak ten świat naprawdę wygląda. Że ten świat jest pełen grzechu, że jest pełen niesprawiedliwości, zbrodni, bólu i śmierci. I tutaj właśnie mamy problem, ponieważ żyjemy w takim ciągłym napięciu, ja i ty, gdziekolwiek mieszkamy, bo z jednej strony mamy pewien ideał tego, jak powinno nasze życie wyglądać, zwłaszcza gdy jesteśmy wierzącymi ludźmi, gdy jesteśmy adwentystami dnia siódmego, a więc wiemy, jak to życie powinno wyglądać, jak powinno być, aby podobało się Bogu. Ale z drugiej strony mamy takie życie, jakie mamy. Mamy takie życie, jakie każda z na tej ziemi prowadzi. Tutaj jest pewne napięcie, ale chciałbym, abyśmy do tej historii przeszli, czytając ją z kart Pisma Świętego. Zapisana jest w II Księdze Królewskiej w rozdziale 6, czytam od 24 wiersza. Następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy, obległ Samarię. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała do niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie mój królu. A on odpowiedział: jeżeli cię pan nie uratuje, jakże cię ja uratuję, czy sklepiska, czy stłoczni? Król zapytał ją jeszcze: co ci jest? A ona odpowiedziała: ta oto kobieta rzekła do mnie: daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro.
I tak gotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go, ale gdy następnego dnia rzekłam do niej, daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny. Moi drodzy, nie jest to łatwa historia. Historia oblężenia starożytnego miasta, miasta Samaria. Wszystkie miasta w tamtych czasach miały charakter obronny, więc były to miasta otoczone wysokimi murami, często też jakąś fosą. W miastach, ponieważ często zdarzało się, że nadciągał wróg, był pewien zapas żywności, zapas wody, tak aby mógł wystarczyć na tygodnie czy miesiące oblężenia. I faktycznie trudno było zdobyć takie miasto w taki bezpośredni sposób, uderzając na nie, więc stosowano jakby nieco inną strategię, a zdobywano to miasto właśnie poprzez wywołanie klęski głodu, czyli otaczano je z wszystkich stron po to, aby zapobiec możliwościom dostawy wody i pożywienia i po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, w zależności od wielkości miasta, od ilości mieszkańców tego miasta, ludzie głodni, słabi, nieraz umierający z głodu po prostu poddawali się. I ta historia pokazuje, do jakiego poziomu poniżenia prowadzi odrzucenie Boga. To jest niezwykle ważne, abyśmy ten element podkreślili. Czytamy, że nieczyste rzeczy, trudno je nawet nazwać pokarmami, bo tu jest mowa o oślej głowie i odchodach gołębich. One stają się czymś pożądanym, one stają się rarytasem. Czytamy, że ośla głowa, tą, którą każdy Izraelita w normalnych warunkach by pogardził, nie byłby nawet w stanie tego dotknąć, padliny właśnie osła, ona osiągnęła cenę, horrendalną cenę kilkudziesięciu srebrników, 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego, cena 5 srebrników. Moi drodzy, gdy czytamy dalej, widzimy, że coraz bardziej narasta napięcie. Tutaj już bylibyśmy tą całą historią dotknięci, bardzo mocno przyjęci, ale to jest podobnie jak właśnie u Hitchcocka, że najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie coraz bardziej narasta. Czytamy o tej dziwnej pretensji, którą wnosi jedna z kobiet do króla. Dzieli się tym smutnym doświadczeniem. Mówi w taki bezpośredni sposób, jakby mówiła o zwykłej rzeczy, że zabiły dwie kobiety dziecko, zjadły go i teraz ta domaga się sprawiedliwości, chcą zjeść wspólnie dziecko tej drugiej kobiety, na co ta druga akurat tutaj nie pozwala. I ona prosi króla o sprawiedliwość. Kiedy król to słyszy, jest tak poruszony tą historią, jest tak tym wszystkim przejęty, że rwie na sobie odzież. Ale ta historia nie pokazuje nam takiego życia, jakiego Pan Bóg dla nas oczekuje. Ona mówi nam o tym, jak wygląda prawdziwe życie Jego ludu wtedy, kiedy ten lud, ten naród nie pragnie Boga, buntuje się przeciwko Niemu i odchodzi. Oczywiście nie zawsze głód jest wynikiem odstępstwa. Często też głód jest wynikiem pewnych katastrof. Wynikiem przeludnienia jest tak dzisiaj w wielu miejscach świata, ale mamy też pewną obietnicę. Na pewno ją pamiętacie i znacie na kartach Pisma Świętego, gdzie człowiek, który tak wiele doświadczył Boga i Jego obietnic, w pewnym momencie mówi, że byłem młody i zestarzałem się i nigdy nie widziałem człowieka sprawiedliwego, który by żebrał okrąbkę chleba. Bardzo często trzymamy się w takich trudnych chwilach tej właśnie obietnicy Bożej. No właśnie, czy kiedyś byliście w ogóle głodni?
Ja sądzę, że obecne pokolenie i w Polsce, i w Australii absolutnie nie zna głodu, ale znam pewne sprawozdania moich rodziców, moich dziadków, którzy, mówiąc szczególnie o II wojnie światowej, wspominali także takie momenty, kiedy było im bardzo ciężko, kiedy przez wiele dni, tygodni głodowali. Kochani, ale ponoć prawdziwy głód jest wtedy, kiedy człowiek patrzy na drugiego człowieka jak na pokarm, jak na posiłek. To jest jedyna historia kanibalizmu na kartach Pisma Świętego i pokazuje nam tą właśnie głębię upadku człowieka. Bo zobaczcie, to nie jest historia o dzikich ludziach, to nie jest mowa, tu nie ma mowy o barbarzyńskich narodach, to jest historia ludu Bożego. To jest to, co wydarzyło się w historii ludu Bożego. To wszystko wydaje się takie nierealne. Dzisiaj, kiedy często widzimy takie sceny, tak, we współczesnym świecie, kiedy widzimy zdjęcia kobiet wyniszczonych przez głód, które karmią swoje prawie że umierające dzieci. A zobaczcie, wciąż mają te matczyne uczucia. Nie są w stanie zabić dziecka. Ta matka patrzy w oczy dziecka i próbuje go jeszcze nakarmić tą suchą piersią. A więc co stało się wtedy? Co stało się w tej historii ukazanej nam na kartach Pisma Świętego? Kiedy słyszałem podobne historie, kiedy interesowałem się wydarzeniami, które miały miejsce w Sankt Petersburgu w czasie II wojny światowej, czyli w Leningradzie, to miasto otoczone przez armię niemiecką przez wiele miesięcy właśnie odcięte od źródeł, od dostaw, od źródeł żywności, prawie że w całości umarło z głodu. Tam dochodziło do makabrycznych scen, do scen, gdzie właśnie matki zabijały dzieci, gdzie wnuczek zabił swoją babcię, gdzie dwóch kolegów zabiło trzeciego kolegę po to właśnie, aby przeżyć. Moi drodzy, być może powiecie takie słowa, taka jest zwykła reakcja, że ta historia pokazuje, do czego prowadzi głód. Tak? Z tym się zgodzę, ale chcę powiedzieć, że ta historia przede wszystkim mi mówi, do czego prowadzi grzech. Dlatego, że w innym miejscu Pisma Świętego czytamy takie słowa w proroctwie Izajaszowym. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Prawda? To się wydaje takie naturalne, że każda matka zrobi wszystko, aby dziecko uchronić. Sama nie zje, sama umrze z głodu, ale ostatni kawałek chleba przekaże swojemu dziecku. Ale Pan Bóg dalej mówi, ale gdyby i one zapomniały, to ja ciebie nie zapomnę. Czasami jest tak, że człowiek potrafi te najbardziej wzniosłe uczucia, te, które Pan Bóg nam włożył do naszych serc, a tak po prostu zmienić, tak w jakiś sposób je wypaczyć, że to, co piękne, to, co wzniosłe, staje się niemalże narzędziem piekła. A ja chciałbym takie pytanie postawić. Czy ten właśnie obraz oblężonej Samarii oblężonej przez wroga, nie jest dzisiaj obrazem tego, co my przeżywamy, świata, który jest oblężony, świata, który pozbył się w jakimś sensie Pana Boga, odrzucił Jego przykazania i stał się planetą okupowaną przez największego wroga, przez szatana. A więc ten świat nie jest tym, czym miał być. Ten świat dzisiaj nie jest bezpiecznym domem dla człowieka, gdziekolwiek dzisiaj mieszkamy. Nieraz, może do niedawna jeszcze były takie miejsca uznawane za bezpieczne. Mówiło się o bezpiecznych miastach, bezpiecznych krajach, że lepiej mieszkać tam lub w innym miejscu, bo wiele miejsc było uznawanych za miejsca niebezpieczne dla życia z racji, nie wiem, biedy, z racji katastrof naturalnych czy z racji przestępczości. Dzisiaj na tej ziemi nie ma żadnego miejsca, które moglibyśmy uznać
za miejsce dobre do życia, za miejsce bezpieczne. Dlatego, że właśnie diabeł zrobił nam, to nie to, co się stało teraz ostatnio, ale w jakim sensie, zrobił nam właśnie taki lockdown, takie zamknięcie i jesteśmy wszyscy w takiej oblężonej twierdzy. Nie wiemy, co tak naprawdę przyniesie nam jutro. Kiedy rozmawiam z osobami w Polsce, zarówno wierzący, jak i niewierzący są bardzo przyjęci. Pytają się o to, dlaczego to się dzieje, do czego to wszystko zmierza. Każdy czuje, że nie jest to jakaś normalna sytuacja, że dzieje się coś szczególnego, że te wszystkie wydarzenia są sprowokowane przez jakąś istotę, która strasznie nas nie lubi. Bardzo lubię poezję Leopolda Staffa i pozwólcie, że przywołam jeden z jego wierszy, czy fragment jednego z jego wierszy pod tytułem Jesienny deszcz. Tak, to jest ten słynny wiersz. O szyby deszcz dzwoni jesienny. Ale jedna ze zwrotek tego wiersza Staffa tak właśnie brzmi. Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie i zmienił go w straszną, okropną pustelnię. Z ponurym na piersi zwieszonym szedł czołem i kwiaty kwitnące posypał popiołem, trawniki zarzucił bryłami z kamienia i posiał szał trwogi i śmierć przerażenia. A więc ta nasza planeta nie jest już tym bezpiecznym domem. Ona już od dawna nie jest bezpiecznym domem, dlatego że ten świat nie jest takim, jakim Bóg chce go mieć. Być może pamiętacie tą przypowieść Pana Jezusa, kiedy żeńcy pytają tego dobrego Pana, który posiał na polu dobre ziarno, pytają go, skąd się wziął konkol, skoro posiałeś dobre ziarno. To jest odwieczne pytanie, skąd się wzięło zło, prawda? Jeśli Bóg jest dobry, to dlaczego jest tyle grzechu, tyle zła, tyle cierpienia, tyle nieszczęść na świecie? I w tej przypowieści mamy odpowiedź, dlatego że Pan w tej historii mówi, to wróg posiał. Tak, to wróg posiał konkol, jak mówi wiersz Staffa, posiał szał trwogi i śmierć przerażenia. A Bóg, gdy miał nam coś powiedzieć, być może powiedziałby te słowa, przez ogród mój szatan szedł, smutny śmiertelnie i zmienił go w straszną, okropną pustelnię. On pojawił się tam właśnie, w tym Bożym raju i tam człowiek uwierzył w jego kłamstwa i wiemy, co wynikło z tej poważnej pomyłki tam na początku naszej historii. Ale moi kochani, chcę do tej historii wrócić, abyśmy zobaczyli, że ona ma dobry finał. Wiele historii w Biblii kończy się dobrze. Cała Biblia kończy się dobrze, ponieważ Biblia mówi o wspaniałym zwycięstwie Boga, mówi o triumfie Boga nad światem grzechu i zła. Być może dlatego, że Bóg jest Bogiem cudownym, Bóg jest Bogiem pełnym miłości. Bóg ma dla nas same dobre życzenia i Jego myśli nie są takimi myślami, jakimi są nasze myśli. Bóg myśli o przyszłości, Bóg myśli o tym, żeby ta nasza przyszłość była lepsza, aby jutro było lepsze. I właśnie w tej historii, w II Księdze Królewskiej, rozdziale 6, w zasadzie już 7 rozdziale, Bóg przez wiernego męża Bożego, przez Elizeusza, przekazuje niesamowite poselstwo, przekazuje niesamowitą wizję. 7 rozdział, czytam werset 1 i 2. Elizeusz rzekł, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a 2 miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim,
to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Moi drodzy, kiedy Pan Bóg coś mówi, to wszystko ma szansę zmienić się. I Bóg mówi, jutro wszystko będzie inaczej, jutro wszystko się odmieni. Dzisiaj głowa osła kosztuje 80 srebrników, a jutro miara najlepszej mąki będzie kosztować zaledwie jednego cykla. Wiecie, czasami mamy problem, żeby uwierzyć w obietnice Boże. Kiedy patrzymy na tą rzeczywistość wokół nas, mówimy, nie, to jest niemożliwe, żeby to kiedykolwiek się zmieniło, żeby kiedykolwiek było lepiej. Wielu ludzi, kiedy mówimy im o niebie, o przyjściu Jezusa, patrzą na nas i wydaje im się, że mamy jakąś naiwną wiarę, ale my wierzymy w to, co mówi Bóg, wierzymy w Jego Słowo, a kiedy Pan Bóg coś mówi, tak jak w tej historii, wszystko nagle w ciągu jednego dnia może się zmienić. Kochani, kiedy patrzymy też na obietnice Boże, one mówią nam, że mimo tego złego stanu świata, mimo tych tragedii, które rozgrywają się na naszych oczach, tego zamknięcia, faktycznie nie wiemy, co jeszcze nam przyniesie przyszłość, my jednak możemy być pewni, że Pan Bóg ma dla nas wszystkich wspaniałe rozwiązanie. Ja tylko przywołam jeden fragment Pisma Świętego, dlatego że jest mi bliski i często sam powtarzam sobie gdzieś w głębi swojego serca, kiedy te wszystkie trudności w jakiś sposób przygnębiają mnie, kiedy zabierają mi tą właśnie perspektywę jutra. W pierwszym liście Piotra, rozdziale trzecim, te znane słowa apostoła, które sądzę, że powinniśmy w szczególny sposób, w zasadzie jest to drugi list Piotra, trzeci rozdział, czytam od 10 wiersza. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, aż wioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przed tym umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Często ulegamy różnym złym nastrojom, często ulegamy temu, co dzieje się wokół nas i zaczynamy również narzekać na tą rzeczywistość, na rządy, na przywódców, na sytuację ekonomiczną, na problemy, których jest bardzo wiele dzisiaj w każdym kraju świata. Ale moi drodzy, być może zamiast narzekać, powinniśmy mówić tak właśnie jak Piotr, ale my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Ja sądzę, że często tracimy tą wizję sprzed naszych oczu. Tracimy tą właśnie Bożą perspektywę i za bardzo angażujemy się jako wierzący ludzie w politykę, wierząc w to, że ten świat ma szansę się jeszcze naprawić. Ale tutaj znów odwołam się do Bożego proroka, dlatego że kiedy Bóg coś mówi, to się spełnia. To ma szansę się gwałtownie ta rzeczywistość wokół nas zmienić. I jedna z Bożych obietnic, 66, więc końcowy, ostatni rozdział Ewangelii Starego Testamentu, czyli właśnie Księgi proroka Izajasza, i to jest tekst, który jako adwentyści bardzo dobrze znamy, dlatego że ta księga kończy się takimi właśnie słowami, wizją tej nowej rzeczywistości, wizją nowej ziemi. I czytamy w niej takie słowa. 66 rozdział i werset 22. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę,
ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Nowe niebo, nowa ziemia, które ja stworzę. Nie my, nie ludzkość, nie zabiegi polityków, nie kolejne dobre, sprawiedliwe, być może prawa. Bóg mówi, ja stworzę nową ziemię i nowe niebo. Ale chciałbym, abyśmy do historii wrócili po to, żeby zobaczyć ten wspaniały finał, a więc druga księga królewska, siódmy rozdział i kolejne wiersze od trzeciego. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. I mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli aż do końca obozu Aramejczyków. A oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętnet koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego, oto król izraelski wynają sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz, tak jak był i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy to ukryli. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Jakbyśmy nazwali tych mężów, być może nazwalibyśmy ich ludźmi, którzy już nie mieli nic do stracenia. Desperaci. Ci ludzie, im już wszystko stało się obojętne, co z nimi będzie. Jeśli pozostaną tam, gdzie są, zginą z głodu. Jeśli wejdą do obozu Aramejczyków, być może będą zabici, ale faktycznie jaka to różnica, która śmierć jest lepszą śmiercią, więc wybrali tą drugą opcję, mając nadzieję, że jednak jest większa szansa na to, że przeżyją. Jak pomyśleli, tak uczynili. Weszli do obozu, a oto obóz wroga był całkowicie pusty. Dlatego, że wrogowie, Aramejczycy, uciekli bez jednego wystrzału, bez walki. Pismo Święte mówi, że Bóg to sprawił, że Bóg tak naprawdę przygotował narodowi Bożemu to cudowne wybawienie. To jest nieprawdopodobne. Rozglądają się, nie ma już wrogów, obóz jest pusty i odkrywają to czterej nędznicy. Czterech biednych nędzników, którzy nie mieli już nic do stracenia. Moi kochani, kiedy w tych kategoriach myślimy o nas, o naszym doświadczeniu duchowym, musimy przyznać również, że nasze zbawienie, to, którym cieszymy się, które otrzymaliśmy od Pana Boga, jest tylko i wyłącznie Jego zasługą. Ani ty, ani ja na Niego nie zapracowaliśmy. Ani ty, ani ja nie zdobyliśmy tego zbawienia w żaden inny sposób, jak tylko i wyłącznie z Bożej łaski. Tutaj apostoł Paweł nam mówi, że zbawieni jesteśmy z łaską, że jest to Boży dar, nie z uczynków, aby nikt z nas się nie chlubił. Ja sądzę, że znamy te słowa. Znamy tą dobrą nowinę, której nie zna świat wokół nas.
Jest wielu ludzi dzisiaj na ulicach w Polsce, którzy mienią się być ludźmi wierzącymi, chrześcijanami, katolikami. Tak naprawdę nigdy nie usłyszeli tej dobrej nowiny, że zbawienie jest całkowicie za darmo, dane im z łaski Pana Boga, który nad nimi się zlitował. Że nad tym nie muszą pracować, nie muszą na to zapracować. Jest to im dane całkowicie z łaski. Ja próbuję się wczuć właśnie w tych czterech mężów, którzy wchodzą do pustego obozu, najedli się, napili, zaczęli się przebierać, zdjęli te swoje brudne, poszarpane łachmany i założyli być może jakieś piękne szaty, być może to były szaty z namiotu króla albo dowódców aramejskich. Potem być może odpoczęli, wstali, znowu napili się, a potem zauważyli, że jest tam dużo złota i kosztowności, więc zaczynają czerpać z tego pełnymi garściami. Mają tak zwane swoje 5 minut, ale zapomnieli, że te 5 minut dał im dobry Bóg. I nagle przychodzi refleksja. Nagle przychodzi zrozumienie. I jeszcze raz czytam te słowa, 9, 10 werset 7 rozdziału. Niech one dzisiaj w szczególny sposób do nas przemówią, dlatego że jest to pewien Boży apel do mojego i Twojego serca. Jest to apel, którym chciałbym dzisiaj w jakiś sposób pobudzić nas do lepszego życia, do służby dla Pana Boga w tym świecie, który no, coraz bardziej wokół nas umiera. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Tak, musimy tam pójść. Musimy powiedzieć. Nie ma już wroga. Bóg nas zwyciężył. Jest ratunek, jest chleb. Już nikt nie musi więcej umierać z głodu. Dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Żadna matka nie musi mówić do drugiej matki: dzisiaj zjemy Twojego syna. Bo dzisiaj Pan Bóg daje nam swój chleb. Jezus mówi: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił i daje życie światu. Jest pewna piękna, dość stara już definicja tego, czym jest misja chrześcijańska, czym jest ewangelizacja. Ktoś powiedział, że to jest właśnie wtedy, kiedy jeden żebrak mówi do drugiego żebraka, gdzie można znaleźć chleb. I to jest dzisiaj misja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w tym głodnym świecie. Świecie głodnym może nie tyle chleba, choć są też miejsca, gdzie ludzie potrzebują tego zwykłego fizycznego chleba, ale przede wszystkim dla świata, który jest głodny, głodny Bożego Słowa. Mamy iść do ludzi, mamy zanieść im tą dobrą nowinę, tą dobrą nadzieję, którą znaleźliśmy w Jezusie Chrystusie. Ellen White napisała kiedyś, że tak naprawdę nikt nie może być zbawiony, póki nie zrodzi się w nim pragnienie powiedzenia ludziom, jak cudownego przyjaciela odnaleźli w Jezusie Chrystusie. Zakończę pewną historią, którą usłyszałem mieszkając i pracując w Lublinie, tam gdzie znajduje się ten słynny obóz koncentracyjny z czasów II wojny światowej, obóz na Majdanku. Mój zięć pisał pracę magisterską na temat właśnie tego obozu. Otóż zdarzyła się tam pewna bardzo ciekawa historia. To był pierwszy obóz, który został wyzwolony przy końcu wojny. Wojska niemieckie, Niemcy w ogóle próbowali zrobić wszystko, aby wszelkie dowody zbrodni, które tam miały miejsce, zatrzeć. Więc palili archiwa, dokonali straszliwej zbrodni na więźniach żydowskich. Zabili ich bardzo wiele w ostatnich dniach przed wycofaniem się z obozu. A potem spakowali się
i wszyscy uciekli. A tam w barakach za drutami były tysiące głodnych, przerażonych ludzi. I co jest ciekawe, w drutach już nie było napięcia. Psy nie biegały tam po tych pasach śmierci. Na wieżyczkach obozu nie było już SS-manów. A ci ludzie cały czas byli tam właśnie w tych barakach. Bali się wyjść. Byli głodni, byli przerażeni, byli bez nadziei. Dlaczego? Bo nikt im tego jeszcze nie powiedział. Oni wiedzieli, nie mogli uwierzyć w to, że już są wolnymi ludźmi. Że już nie ma wroga, nie ma już SS-manów, nie ma psów. Już nikt ich nie skrzywdzi, już nikt im nie zada śmierci. Bracia i siostry, niedobrze robimy. Tak, powtórzę słowa właśnie z tej historii. Wtedy, kiedy jesteśmy tak bardzo zajęci sobą. Dlatego, że dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Ludzie przerażeni tym, co się dzieje wokół nich, zamknęli się w domach. I oni nie wiedzą o tym, że w Jezusie Chrystusie są prawdziwie wolni. Siostry i bracia, niedobrze robimy wtedy, kiedy gromadzimy dobra tylko i wyłącznie dla siebie, ponieważ dzień dzisiejszy jest tym dniem dobrej nowiny. Jest tak wielu ludzi wokół nas, którzy są biedni, którzy są głodni, którzy cierpią, którzy nie mają tego, co my mamy. Czasami też nie mają kromki chleba, nie mają dachu nad głową. Niedobrze robimy, kiedy dzisiaj prowadzimy czasami długie dysputy. Nie wiem, w internecie tego jest najwięcej. Kiedy jeden adwentysta próbuje nawrócić, przekonać drugiego adwentystę, a w tym czasie tysiące ludzi ginie, ponieważ nigdy nie słyszało tej prostej prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. A dzień dzisiejszy jest tym dniem dobrej nowiny. Siostry i bracia, niedobrze robimy, gdy dzisiaj spieramy się o politykę tego świata, kiedy czasami gardzimy innymi ludźmi dlatego, że nie wiem, mają inny kolor skóry, mają inną narodowość, inaczej myślą, inaczej czują, mają inne poglądy na kwestie dotyczące etyki, życia. Dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Powiedzmy ludziom o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Powiedzmy ludziom o uwolnieniu z grzechu w Chrystusie. Mógłbym tak jeszcze wiele mówić i wiele apelować, ale powtórzę, dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Powiedzmy tym wszystkim dzisiaj smutnym ludziom, zamkniętym w swoich domach, przerażonych, bojących się jutra, ludziom, którzy dzisiaj też wychodzą na polskie ulice po to, aby protestować. Powiedzmy im o tym, że Jezus Chrystus już wkrótce powraca. Powiedzmy im o Chrystusie, który przygotował dla każdego człowieka mieszkanie. Tam gdzieś, w domu Ojca. O Chrystusie, który w świątyni w niebie pośredniczy i zbawia każdego człowieka. Dlatego, że dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. I moi drodzy, jeżeli to przemilczymy, a to nie są teraz moje słowa, są to słowa właśnie z tej historii, słów z kart Pisma Świętego. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, a zaświta ranek, spotka nas kara. A ranek zaświta już niedługo, wtedy, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus powróci. Dlatego On mówi dzisiaj do mnie i do ciebie, idźcie na cały świat i głoście tą dobrą nowinę po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. Dlatego, że dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Pomódlmy się jeszcze wspólnie. Panie Boże łaskawy, Tobie dziękujemy za
tą historię, to słowo zapisane na kartach Starego Testamentu, które tak bardzo pasuje do obecnej rzeczywistości, w której żyjemy i w Australii, i w Polsce, i na całym świecie. Jesteśmy w tej oblężonej twierdzy, jesteśmy wszyscy zamknięci. Tak naprawdę marzymy o tej wolności, marzymy o świecie, który był przedtem. Ale Tobie też dziękujemy, że Ty masz dla nas dobrą nowinę. Tą dobrą nowinę o tym, że dla tego świata zbliża się rozwiązanie. Że już wkrótce przyjdzie nas Zbawiciel Jezus Chrystus po to, aby nas wyzwolić. Po to, aby nas z tej ziemi wykupić, zabrać. Dlatego prosimy Cię, abyśmy tą nadzieją żyli. Aby ta nadzieja nam pozwalała przeżywać różne drobne trudności, jakich obecnie doznajemy. One są wszystkie tak naprawdę drobne i nie mają większego znaczenia dla nas, dla naszego duchowego życia. Daj, abyśmy umacniali się właśnie w tej nadziei i abyśmy patrząc w przyszłość wiedzieli, wierzyli, mieli też mocne przekonanie, że pewnego dnia ta ziemia, to niebo przeminą i Ty stworzysz nowy świat, nową ziemię i nowe niebo, w którym zamieszkają sprawiedliwość. Proszę też Ciebie o błogosławieństwo dla ludzi tutaj w Polsce, którzy zmagają się dzisiaj z różnymi problemami. Dla tych protestów, Panie, aby mogły się w jakiś sposób wyciszyć, uspokoić, aby nie była przelana ani jedna kropla krwi bratniej. Panie, daj nam wszystkim wiele pokoju do serca. Daj, Panie, abyśmy gdziekolwiek mieszkamy, gdziekolwiek żyjemy, żyli tą nadzieją bliskiego powrotu naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. I w Jego to imieniu prosimy Ciebie. Amen. Dziękujemy pastorowi Majkowskiemu za to poselstwo, które właśnie słyszeliśmy. Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń, jeszcze jeden hymn, Pan wiedzie mnie. Jest to numer 356. Wiecie mnie.
gdy zakończę życie me, zwyciężę grzech i wszystko złe. Nie lękam się już śmierci, nie, bo mój Zbawiciel przyjmie mnie. Pan wiedzie mnie, Pan wiedzie mnie, tak Pan, mój Ojciec, wiedzie mnie. Śladami Jego chodzić chcę, bo mój Zbawiciel wiedzie mnie. W tej chwili zapraszam Was do szkoły sobotniej. Mamy dwie możliwości. Oglądamy transmisję z Polski lub spotykamy się na Zoomie. Polska część nabożeństwa dobiegła końca. Po lekcji zapraszam na część angielską. Dzisiaj mówcą będzie pastor Trent Martin, a Wam wszystkim życzę jeszcze raz błogosławionej soboty.